Jestem prezesem Stowarzyszenia Biała Samorządowa, a od 2 tygodni kandydatem na prezydenta miasta Biała Podlaska. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu, skąd pomysł na to, aby powstało takie stowarzyszenie i skąd pomysł, aby to stowarzyszenie wystawiło swoją listę do Rady Miasta. Jest to, działamy jako Biała Samorządowa od 2 lat. Jest to ruch oddolny skupiający mieszkańców Białej Podlaskiej, skupiających mieszkańców z różnych środowisk, z różnych kręgów społecznych. Łączy nas jedno, łączy nas Biała Podlaska, łączy nas troska o nasze miasto, troska o to, co się tutaj dzieje, a w naszej ocenie przez 4 lata dzieje się niewiele niestety. I państwa osiedle, państwa tutaj dzielnica jest tego dobitnym przykładem. Myślę, że nie tylko ta dzielnica, jak myślę, że każda inna przez 4 lata nie doświadczyła zbyt dużo inwestycji, zbyt dużo troski ze strony władz miasta. My chcielibyśmy to zmienić, chcemy to zmienić, stąd wystawiliśmy listy do Rady Miasta, stąd wystawiliśmy kandydata na urząd prezydenta i bijemy się o to, aby władza wróciła w należne jej miejsce, czyli do rąk mieszkańców naszego miasta, a nie tak jak w tej chwili, że kolejni prezydenci, a szczególnie ten ostatni, w momencie kiedy przejął władzę w naszym mieście, potraktował nas jako zdobyczny łup. Czyli wprowadził tu ludzi z zewnątrz, z Gdańska, z innych miast, tak jakby w naszym mieście nie było osób godnych zaufania, osób wykształconych, kompetentnych, które mogłyby zajmować odpowiedzialne stanowiska, czy to w Urzędzie Miasta, czy w spółkach miejskich. Wszystkie rady nadzorcze spółek miejskich zostały wymienione. Tam w tej chwili niewiele jest osób z naszego miasta. Większość to są tak zwana siła zaciężna. My się z tym nie godzimy. Uważamy, że mieszkańcy Białej Podlaskiej są na tyle mądrzy, na tyle kompetentni, że możemy z nich tutaj wybrać odpowiednie osoby do tego, żeby zajmowały te odpowiedzialne stanowiska. Ale nie chcemy tylko narzekać. My jesteśmy niezwykle pozytywnie nastawieni, oceniając dosyć negatywnie to, co się działo przez ostatnie 4 lata. Mamy pozytywny program, pozytywny przekaz dla wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej. Chcemy, aby nasze miasto się rozwijało, aby młodzież, która tu się kształci, mogła zostać tutaj, znaleźć godną i godziwą pracę, ale również chcemy zadbać o ludzi starszych, którzy tutaj mieszkają, ludzi w średnim wieku. Mamy kompletny program, jesteśmy przygotowani do tego, żeby w sposób płynny, bezkolizyjny przejąć władzę i sprawować ją w imieniu was, mieszkańców, nas mieszkańców i na rzecz tych mieszkańców. My nie chcemy być odizolowani. Dzisiaj państwo, jeżdżąc po naszym mieście, widzicie mnóstwo plakatów i mnóstwo billboardów obecnego prezydenta miasta Biała Podlaska. Pytanie dlaczego? My mamy bardzo prostą odpowiedź. Przez 4 lata odgrodził się od mieszkańców, nie przyjmował ich. Już takie są przysłowiowe, wielokrotnie przekazywane nam przez Bialczan informacje o tym, że na audiencję u pana prezydenta czeka się 3-4 tygodnie i na ogół się nie doczekuje tej audiencji. Stąd w naszej ocenie pan Stefaniuk chce się dzisiaj mieszkańcom Białej Podlaskiej przypomnieć i stąd taka mnogość tych billboardów i banerów. Nie tędy droga. Powinien rzetelną pracą przez 4 lata udowodnić nam, mieszkańcom Białej Podlaskiej, że zasługuje na reelekcję, zasługuje na to, abyśmy dali mu kolejny mandat zaufania, tym razem na 5 lat. Natomiast my dzisiaj, jako Biała Samorządowa, dajemy temu panu, mam nadzieję, że większość mieszkańców da temu panu czerwoną kartkę. Ja chciałbym państwu przedstawić dzisiaj ekipę, drużynę, część drużyny Białej Samorządowej. Wystawiliśmy 31 kandydatów, jak ja określam, najodważniejszych z odważnych, którzy się nie bali tego, aby wystartować spod szyldów Stowarzyszenia Niezależnego, mimo tego, że napotykaliśmy w trakcie kompletowania tej drużyny mnóstwo osób, które wyrażały swoje obawy i strach przed startem w wyborach samorządowych. To jest kolejny element, który nam się bardzo nie podoba, rozjechanie wspólnoty naszej, Bialczan, i zastraszenie mieszkańców. Ten strach jest odczuwalny wszędzie, na każdym kroku. My mówimy dzisiaj temu strachowi stop i mamy nadzieję, że po 21 października to, co się działo przez ostatnie 4 lata, odejdzie w niebyt i nie będziemy musieli do tego wracać.
Jeśli Państwo pozwolicie, to przedstawię kandydatów. Na pozycji 1 w tym okręgu jest Paweł Polkowski, tutaj obecny. Pozycja numer 2 Arkadiusz Michlewicz. Pozycja numer 3 Magda Jakubowska, nieobecna, chyba jeszcze się uczy. Pozycja numer 4 Agnieszka Tchórz, bardzo proszę. Pozycja numer 5 Marta Kalinowska. Pozycja numer 6 Tadeusz Łucyn. Pozycja numer 7 Iwona Barbara Daniluk, też nieobecna dzisiaj, bo jeszcze pracuje. I pozycja numer 8 Dariusz Dukleski. W większości są to osoby znane Państwu, mieszkające tutaj na tym osiedlu, ale ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Radny miejski to nie jest, znaczy on wywodzi się, startuje, po to podzielono miasto na okręgi wyborcze, żeby ułatwić liczenie głosów i ułatwić sposób wybierania radnych. Natomiast radny miejski dba o całe miasto. Oczywiście z uwzględnieniem interesów wszystkich dzielnic, wszystkich mieszkańców. Nawet rota przysięgi radnego, przyrzeczenia mówi, że dba w imieniu i na rzecz mieszkańców całego miasta, ale wiem, że zdaję sobie sprawę, byłem radnym miejskim, byłem przewodniczącym Rady Miasta, wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że tutaj akurat ta dzielnica jest wyjątkowo zaniedbana. Potrzebuje przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w drogi, w ulice i w chodniki. I my w swoim programie mówimy, że co najmniej 5 milionów w każdym budżecie rocznym będzie przeznaczone na te właśnie inwestycje. I mówimy o tym, że będziemy te remonty, budowy dróg wykonywali planowo, zgodnie z priorytetami mieszkańców, niezgodnie z widzimisiem nas czy kogoś innego. Po to tutaj jesteśmy, żeby dyskutować, żeby rozmawiać. My uważamy, że rozmowa między nami, która przez ostatnie 4 lata zanikła, jest najważniejszym elementem w budowaniu wspólnoty i w znajdowaniu wspólnego języka i wspólnych celów do rozwiązywania. Jeśli ta rozmowa będzie, będziemy się wzajemnie słuchali, wzajemnie szanowali, nie dzielili się, to jestem zdania, że przez 5 lat jesteśmy naprawdę w stanie bardzo dużo zrobić w Białej Podlaskiej i myślę, że te następne 5 lat będzie sukcesem nas wszystkich, Bialczan. Tego Państwu i sobie życzę. Bardzo proszę, Paweł. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że tak licznie się tutaj zgromadziliśmy. Tak pokrótce, jestem liderem listy akurat z Waszego okręgu, ponieważ tak jak Bogusław powiedział, widzę jak ten okręg jest zaniedbany. Widać jakie są tutaj ulice, wystarczy spojrzeć na przykład na ulicę Mieszczańską, którą tydzień temu wspólnie z Arkiem, który nieopodal mieszka ulicy Mieszczańskiej, odwiedzaliśmy tam mieszkańców. Co więcej, na co dzień zajmuję się funduszami europejskimi. Widzę, jak tracimy na tym, jak nasze miasto nie pozyskuje tych funduszy europejskich. Jak miasto przesypia ten okres, gdzie możemy się naprawdę starać o fundusze dla naszego miasta. Widać to nie tylko w rankingach, ale widać to też gołym okiem w naszym mieście. W jaki sposób pan chce te pieniądze odzyskać? To nie są pieniądze do odzyskania. To po prostu trzeba napisać dobre projekty. My mamy fachowców od projektów. Przykładem jest na przykład pan Maciej Buczyński, który od 98 roku startuje, akurat jest liderem listy w okręgu numer 4. Pan Maciej Buczyński od 98 roku pozyskiwał te środki, gdzie Biała była drugim miastem w Polsce pod względem pozyskiwania środków. Więc my jesteśmy do tego przygotowani, by te środki pozyskiwać. To niestety te środki, które mogliśmy pozyskać, a nie pozyskamy, no już niestety nie wrócą. No bo teraz dużo się mówi właśnie, że na Lubelszczyźnie sporo tych pieniędzy jest do odzyskania. Samorządy, prawda, śpią, przesypiają te pieniążki, nic się nie robi. Pytam się dlaczego. Oczywiście, no tutaj akurat pytanie nie do nas, tylko do Urzędu Miasta. Dlatego mówię, no dlaczego? Ja mogę tylko powiedzieć, dlatego, że nie są pisane projekty, albo te projekty nie są pisane dobrze, co nawet wskazuje projekt na ulicy Warszawskiej, ta przebudowa ulicy Warszawskiej, gdzie projekt na samym początku zajął przedostatnie miejsce. Proszę Państwa, dopiero z puli dodatkowej środków
zostały z puli dodatkowych środków, które pan premier przeznaczył na drogi, dopiero ulica Warszawska jest remontowana. Marta Kalinowska, z zawodu jestem socjologiem, ale moim głównym zawodem jest zawód opiekunki. Pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Zamiłowania jestem społecznikiem. W latach 2016 byłam liderem rejonu Szlachetnej Paczki. To jest taki społeczny projekt ogólnopolski. Jestem też wieloletnim wolontariuszem Caritasu. I po prostu chciałabym, aby moje miasto było otwarte na to, aby pomagać ludziom, którzy mają problemy, którzy często sami po prostu nie przyjdą, nie mają odwagi przyjść, a być może i też nie mają siły czekać tyle na spotkanie z panem prezydentem, do którego dostanie się trwa około miesiąca lub i czasami 2 miesięcy. I po prostu jako radna chciałabym służyć mojemu miastu. Dziękuję. Ja jako ja chciałabym się skupić na stworzeniu może jakiegoś miejsca dla dzieciaków, tak? Gdzie mogłyby spędzać czas. Właściwie myślę, że wiele dzieci, mimo tego, że chodzi do szkoły, nie ma takiego miejsca, gdzie może mogliby się pojawić jacyś wolontariusze, którzy mogliby pomagać tym dzieciom w odrabianiu lekcji, gdy rodzice nie mogą i pracują. Chcemy jako przyszli radni, jeżeli państwo nas wybierzecie, jeżeli obdarzycie nas zaufaniem, to będziemy dążyć do tego, żeby miasto stworzyło tutaj oddział Bielskiego Centrum Kultury, gdzie się będzie mieścił klub seniora, gdzie będą różne wydarzenia kulturalne i społeczne, no bo rzeczywiście jest problem dzisiaj nawet, gdzie się mieszkańcy mają spotkać. No nie będziemy... No tutaj widziałem wczoraj przyjeżdżałem mieszkaniec właśnie Lubelskiej ulicy, pokazywał mi, gdzie są tam przystanki autobusowe. No proszę państwa, nie może być tak, że jest jeden przystanek przy rondzie i na tym kończymy. No. Przecież widać gołym okiem domy, które tam są. Tam są pewnie też dzieci, które dojeżdżają do szkoły, ludzie dojeżdżają do pracy. No nie może być tak, że tych autobusów nie ma. Albo jest tylko jeden. W tej dzielnicy, że z Międzyrzeca szybciej dojedzie do Białej Podlaskiej, prawda, samochodem, jak ja stąd z dzielnicy Wola do centrum, prawda. To jest taka uwaga też. Przejazd raz, druga te rondo, te co tam jest, ten skrzyżowanie kolejowa z Łomasko, drugi raz. Tragedia, godzina 8, szczyty z pracy jak jeżdżą, prawda. No tragedia jest naprawdę. Tyle się mówi o tym rondzie na kolejowej. Nic jakoś się nie słucha nas, nikt po prostu nie bierze to pod uwagę. No a my jesteśmy ludźmi. Przez 60 parę lat stać codziennie na przejeździe po kilka minut. Ile to jest miesięcy? Pytam się, kto mi ten czas zwróci? Jakoś nikt to uwagi nie zwraca. Pieniądze mówią, ciągle pieniędzy nie ma. A my podatki płacimy. Gdzie nasze pieniądze są? Się podziwają. Prezydent mówi, że dużo zaoszczędził, więc tak, może, zaoszczędził. No. Może by się znalazły jakieś pieniądze wreszcie na rondo. Widzę potrzebę tego ronda. Na pewno w tym miejscu, gdzie pan mówi. Jeszcze wrócę do ulicy Lubelskiej i tego ronda imienia Lecha Kaczyńskiego, którym prezydent się chwali. Niestety nie jest to jego sukcesem. Ale z tego, co wiem, szumne zapowiedzi były jakiegoś tunelu, który by umożliwił... Tunel się robi od 50 lat. Ten tunel się robi tam. Od Stodoły, prawda, niby tam miał nad torami czy pod torami, coś takiego. No ale już miał być w tej kadencji, przecież. Gaz miał być już, kiedy gaz miał być? Ale to kolej robi, a nie... No to słuchaj, no to by nie robił, co mnie to obchodzi, co to robi? Oddam jeszcze głos Bogusławowi Broniewiczowi. Co mnie obchodzi? Drodzy państwo, ja sobie zdaję sprawę z tego, bo tak jak mówiłem, znam miasto, staram się być wszędzie, gdzie tylko można. Patrzeć na to, jak mieszkamy, jak żyjemy, w jakich warunkach. I to wszystko, co państwo mówicie, to jest prawda.
Ja rozumiem, że ciężko wam uwierzyć po raz może któryś z kolei w to, że przychodzi ekipa, że chce przyjść ekipa, która będzie inaczej podchodziła do spraw mieszkańców. Ja mogę dzisiaj was tutaj z tego miejsca tylko o to prosić, żebyście nam uwierzyli. My naprawdę nie idziemy do magistratu, do Rady Miasta, na Urząd Prezydenta po to, żeby załatwić swoje jakieś sprawy, po to, żeby robić swoje kariery. My chcemy naprawdę rzetelnie i ciężko pracować na rzecz miasta i na rzecz jego mieszkańców. Dzisiaj mogę tylko o to prosić, natomiast my wiemy, jak to zrobić, my mamy plan, my mamy ludzi przygotowanych do tego, żeby realizować ten program i na pewno będzie to robione w konsultacji z wami. Mówiłem to też dzisiaj, że rozmowa między nami, między mieszkańcami, ja jestem mieszkańcem Białej Podlaski, bez względu na to, czy ja będę prezydentem, czy nie, prezydentem się bywa, mieszkańcem się jest, człowiekiem się też jest. Ja tym człowiekiem chcę zostać do końca swojego życia i chcę mieszkać ze swoimi współmieszkańcami w dobrym mieście, w przyjaznym mieście, w którym nie będzie tyle utyskiwań i tyle narzekań jak w tej chwili. Dlaczego mówię o rozmowie? Z prostej przyczyny. To z wami trzeba ustalić, z mieszkańcami tej dzielnicy, co jest dla was priorytetem. Jeśli mówimy o drogach, ulicach, mówimy o chodnikach, to trzeba w każdym budżecie, my to mówimy, minimum 5 milionów, to jest minimalna kwota. Nie wiem, czy państwo wiecie, ile wynosi budżet miasta. 300 milionów, około 300 milionów złotych. Jeśli się robi budżet wirtualny, to jest 340-350 milionów złotych. Dlaczego mówię wirtualny? Bo na ogół są to inwestycje, które są nigdy nie realizowane. Ale my chcemy przygotować plan inwestycji. Mamy pomysł, jak to zrobić. Wiemy, no może nie mamy pomysłu, my wiemy, jak zrobić w konsultacjach z państwem program budowy chodników i remontów ulic na państwa osiedlu i rok w rok z konsekwencją żelazną ten program realizować. To nie są czcze obietnice. Powtarzam raz jeszcze, ja byłem radnym miejskim, ja wiem, jak to się robi. Wielu z nas ma doświadczenie biznesowe, wielu z nas ma doświadczenie inne, które chcemy wykorzystać na rzecz państwa. Także to wy, to my wspólnie mamy ustalić te priorytety. Jeśli je ustalimy, to będziemy je, powtarzam raz jeszcze, żelazną konsekwencją realizowali. I nie będzie, że się nie da, że nie można. Nie będziemy mówili tak, jak Paweł przed chwilą to powiedział, że oszczędziliśmy. To znaczy, ktoś oszczędził. Bo jest jeszcze inne powiedzenie. Znalazłem 14 milionów złotych. Słyszałem to z własnych ust, jak obecny prezydent mówił, że znalazł 14 milionów złotych. Więc ja pytam, gdzie? Bo ja bym chciał pójść w to miejsce i znaleźć nie 14 milionów złotych, tylko 140 tysięcy. Jeśli tak można wyjść na ulicę Białej Podlaskiej i znaleźć 14 milionów złotych. Te 14 milionów to było znalezione na dofinansowanie budowy stadionu miejskiego, przebudowy tego stadionu, której to inwestycji ja nie jestem przeciwny, tak jak to się próbuje. My nie jesteśmy jako Biała Samorządowa przeciwni. Tylko ta inwestycja mogła poczekać, bo państwo nie macie po czym chodzić, nie macie po czym jeździć. I te 14 znalezione miliony to są pieniądze przez was, przez nas wpłacone do budżetu miasta. To są nasze podatki. I dzisiaj okazuje się, że po 4 latach państwo nie mieliście wpływu wielkiego na to, jak te pieniądze są wydawane. Ja też nie. Prawda? I ktoś mówi tak, oszczędziłem, ale co oszczędził? Wybieramy prezydenta po to, żeby oszczędzał, tylko czy po to, żeby polepszał nasz byt, po to, żeby nam się lepiej żyło w mieście? Był wielki krzyk, że miasto jest zadłużone, że miasto tonie w długach. Czy z tego tytułu, że obecny prezydent oszczędzał te pieniądze, ten dług spadł w drastyczny sposób? Szanowni państwo, nie. On został zmniejszony dokładnie o tyle, o ile było zapisane w każdym budżecie. Nic nie było nadpłacone, czyli jeśli był już harmonogram spłat tych pożyczek i kredytów, obligacji, to on dokładnie tak jest realizowany, jak było zapisane. Czyli jeśli te pieniądze, bo można to było wykorzystać w różny sposób. Jeśli się mówi, że było zadłużone, no to oszczędziliśmy 30 milionów, to można było szybciej ten dług spłacić. Tylko po co? Szanowni państwo, jeśli stopy procentowe w tej chwili w Polsce są na takim, a nie innym poziomie, to niewydanie w 2015 roku pieniędzy na remonty tutaj ulic i na remonty, na budowę chodników, to jest skandal i to jest zbrodnia. Nawet przy pomocy kredytów. Bo do każdej budowy, jeśli chcemy coś więcej zrobić, brakuje nam pieniędzy w budżecie, to możemy dołożyć się kredytem. Przy takiej skali oprocentowania i zobaczcie państwo, co się stało. Przez ostatnie 4 lata ceny usług budowlanych wzrosły nie o 1,5%, nie o 5%, tylko prawie o 70%.
zyskaliśmy na tym jako mieszkańcy, że oszczędziliśmy 40 milionów złotych. Za te 40 milionów złotych 4 lata temu wybudowalibyśmy co najmniej trzykrotnie więcej chodników. Nie mamy tych chodników, a mamy oszczędzone 40 milionów. Po co? Czy państwo są zadowoleni z tego, że oszczędziliśmy 40 milionów? Że ktoś w naszym imieniu oszczędził nasze 40 milionów, nie wiadomo po co. Bo ja nie. Bo ja uważam, że one powinny być spożytkowane na rzecz naszego miasta, na rzecz naszej społeczności, po to, żeby nam się żyło lepiej. Rok temu, no może nie rok, na początku tego roku, czytaliście pewnie państwo zapowiedzi olbrzymich inwestycji w Białej Podlaskiej, w spółkach miejskich. Więc my dzisiaj pytamy, gdzie są te inwestycje? One służyć miały mieszkańcom. Miał być remont oczyszczalni ścieków, miała być budowana ciepłownia nowa, tak? Tylko z tą ciepłownią jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy państwo wiecie. W 2021 albo 2023 roku będzie zamykany jeden kocioł o mocy 2021 o mocy 25 MW. A w zamian buduje się nam ciepłownię, nie elektrociepłownię, tylko ciepłownię o mocy 18 MW, nie patrząc na to, że miasto się rozrasta, przybywa odbiorców tego ciepła i za chwilę PES nie będzie miał w jaki sposób zabezpieczyć odbiorców tego ciepła. Czyli to nie ma myślenia perspektywicznego, bo my powinniśmy wybudować kocioł o mocy 30 MW. Dodatkowo nie ciepłownię, tylko elektrociepłownię, która de facto będzie tańsza w tym zakresie, że będzie produkowała prąd, a ciepło produkowane przy produkcji prądu będzie odpadem, będzie tańsze i będzie można na przykład napisać program, skorzystać ze środków unijnych i podłączyć na koszt miasta, czyli nas wszystkich, osiedla domków jednorodzinnych po to, żeby nie dymiły. Bo dzisiaj się mówi na przykład tak, że ta ciepłownia powstanie i spadnie emisja pyłów w Białej Podlaskiej o 60%. W jaki sposób? PEC nie jest trucicielem naszego powietrza. Niestety trucicielem naszego bielskiego powietrza są osiedla domków jednorodzinnych. To jest najgorzej. Ja nie mam do państwa, do nikogo. Ja też w takim domu mieszkam. I też czuję często właśnie, szczególnie w okresie jesiennym, ten swąd różnych rzeczy, które są palone. Ale nie ma takiego projektu, nie ma takiego programu. A my chcemy, wiemy jak to zrobić i chcemy właśnie zaproponować mieszkańcom Białej Podlaskiej przyłączanie tych osiedli do sieci miejskiej cieplnej po to, żeby zadbać o jakość powietrza, a w efekcie o jakość naszego zdrowia. Bo może jak będzie czystsze powietrze, to będziemy zdrowsi. Znaczy nie może, na pewno tak będzie. Dlatego powtarzam raz jeszcze, my jesteśmy ekipą, grupą mieszkańców. My nie jesteśmy z partii politycznych. Nam nie zależy na karierze. Nam zależy na mieście, na tym, co tu się dzieje i chcemy przy państwa, razem z państwem zmieniać to miasto w taki sposób, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Żebyście mieli po czym chodzić, żebyście mieli po czym jeździć, gdzie wypoczywać. Jeśli rzeczywiście, to jest też kuriozalna sytuacja, że tutaj, znaczy, nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale Biała Podlaska ma tą tendencję, że my się zamykamy. Zamykamy się we własnych domach, nie ma przestrzeni publicznej, w której moglibyśmy się spotykać, rozmawiać, dyskutować, nie ma. To też jest zadanie władz miasta, żeby takie przestrzenie tworzyć, organizować, żebyśmy mogli wspólnie siąść na ławeczce, porozmawiać o różnych rzeczach. Z takich rozmów może wynikać wiele ciekawych rzeczy dla miasta. Powtarzam raz jeszcze, każdy mieszkaniec ma jakiś pomysł. I nie można lekceważyć żadnej aktywności mieszkańca. Ja znam na przykład sytuację, już będę kończył się rozgadami, mogę tak czasami długo, mieszkańca tego osiedla, który uczestniczył w tak zwanym budżecie obywatelskim. Dlaczego mówię tak zwany? Bo on dla mnie jest tak zwany. I zaprojektował plac zabaw. I co się okazało? Ten plac zabaw miał kosztować 140 tysięcy, i ten człowiek siedział, spisywał wszystko w taki sposób, żeby on kosztował 140 tysięcy. Ogłoszono przetarg i suma przetargowa wyniosła rozstrzygnięcia 160 tysięcy. Co zrobiono? Nie podwyższono do 160 tysięcy tych wydatków, tylko obniżono, wycięto dwie pozycje z tego placu zabaw. Tak się nie robi. To jest zabijanie aktywności mieszkańców. To jest lekceważenie tego mieszkańca, bo on powinien być, ten projekt powinien, ten plac zabaw powinien być zrealizowany w sposób kompletny, czyli tak jak go mieszkańcy widzieli, tak jak go zaprojektowali.
My na pewno czegoś takiego nie będziemy robili. Powtarzam raz jeszcze, dla nas każda inicjatywa, każdego mieszkańca jest niezwykle cenna z prostej przyczyny, bo my jesteśmy takimi aktywnymi mieszkańcami Białej Podlaskiej, po to się spotkaliśmy wspólnie, po to chcemy coś robić, żeby poprawiać nasze miasto. Lotniska, a mianowicie zawodów samochodowych, które tam się odbywają dosyć często i tak zwanego driftu. Czy jeśli pan zostanie prezydentem miasta, życzyłbym sobie to, tego, czy jest możliwość, żeby na odcinku na przykład od Lubelskiej do Łomaskiej, czy troszeczkę dalej, postawić bariery dźwiękochłonne, żeby nie przeszkadzały tutaj nam mieszkańcom? Ja mogę powiedzieć tak, że ja w pracy u siebie na Kościuszki też słyszę te samochody i wycie tych maszyn, także też czasami się dziwię, no tutaj to wynika z tego chyba pogłosu, że tu jest teren otwarty i to niesie. Znaczy tak, powtarzam raz jeszcze, jeśli większość mieszkańców tego osiedla ma z tym problem, widziałaby konieczność takiego rozwiązania, to rolą władz miasta jest to, żeby coś takiego zrobić. Bez względu na to, jakie by były koszty. Tylko jest pytanie, czy większość by chciała i czy większości to przeszkadza. Pani kiwa, że nie. Więc trudno. Ja powtarzam raz jeszcze, nie dogodzi się każdemu, natomiast są sytuacje, które wymagają naprawdę zdecydowanego działania i no, tego driftowania nie ma codziennie. Ono jest od jakiegoś czasu i teraz wykładanie takich pieniędzy, nie wiem, jakie to by były pieniądze. I czy te ekrany dźwiękochłonne są na tyle skuteczne, żeby to driftowanie zagłuszyć, to wymagałoby naprawdę solidnego podejścia do tematu. Ja jestem człowiekiem, który nie lubię bez sensu wydawać pieniędzy, tym bardziej jeśli to by były pieniądze nie moje, tylko nasze wspólne. To także naprawdę to wymaga dużej mądrości i odpowiedzialności. Mamy tutaj wspaniały lasek po jednostce wojskowej wzdłuż ulicy Olszowej. Tam na końcu jest ta psiarnia, ten zwierzyniec. No my tutaj też byśmy chcieli coś mieć, prawda, jakieś ścieżki zdrowia w tym lasku, to jest lasek sosnowy, prawda, no tam teraz nikt tam nie ma żadnej przeszkody, żeby coś zrobić, no jednostki nie ma, nikt tego nie pilnuje, jest zaniedbany, zanieczyszczony. Kiedyś tutaj ktoś dzwonił, prawda, nawet pan Marek dzwonił do tych naszych urzędników, no to tam przyjechali, nie przyjechali, różnie to było. Teraz tam nikt nie dzwoni, ja tam jestem bardzo często w tym lasku, prawda, no widzę te śmieci, to wszystko, jak to wszystko się przewala, nie, zapachy takie, no trudno tam przebywać, prawda, trudno tam się obracać, biegać, jakoś tam sobie tam spacery urządzać w tym środowisku, no, czy by to jakoś nie dało się zrobić też, zrobić ten nam w tym lasku jakieś takie, no, uporządkować chociaż to, żeby ktoś się zajął tym laskiem. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. No. To jest jeden kolejny przykład tego, że to mieszkańcy wiedzą najlepiej, co jest potrzebne w danym miejscu. Pan jest tego przykładem, pana pomysł jest tego kapitalnym przykładem i według mnie czy to radni, czy urzędnicy miejscy powinni być czuli właśnie na tego typu głosy, na tego typu zdania i natychmiast je realizować. To nie wymaga, podejrzewam, Bóg wie jakichś środków milionowych nakładów. Wystarczy tylko porządnego podejścia, takiego rzetelnego podejścia. Mamy kolegę, który tu mieszka na państwa osiedlu, Marek Jakubowski, który powiedział wczoraj na prezentacji rady z okręgu numer 1, że w Białej Podlaskiej jest, on to określił, mnóstwo dupereli, które można rozwiązać bezkosztowo i które można w sposób bardzo fajny załatwić po to, żeby nam mieszkańcom żyło się lepiej. Jeśli rzeczywiście jest taka potrzeba, to myślę, że to nie ma problemu. Po co budować park za 2 miliony złotych czy za 4 miliony złotych, jeśli można tutaj za powiedzmy 500-600 tysięcy zrobić miejsce wypoczynku, rekreacji dla państwa po to, żebyście mogli sobie... Ja o tym mówiłem. To jest otwarta przestrzeń publiczna, w której moglibyście się państwo spotykać. Tutaj można by było robić różne rzeczy. Wiecie państwo, ja na przykład, moja siostra kiedyś była w Australii i pokazywała mi zdjęcia ciekawych rozwiązań, jakie Australijczycy zaproponowali, tak zwane grille. Polacy to jest naród grillowy, prawda? Bardzo lubimy grillować. Ale to są grille z blachy kwasowej, bardzo duże stoły, podgrzewane gazem, tak? Butlek z gazem czy gaz sieciowy. I przychodzi taki człowiek, na przykład państwo sobie przychodzicie, piknik, grillujecie, sprzątacie po sobie, idziecie sobie dalej, tak? Nie ma tego smrodu, powiedzmy, z węgla drzewnego. To też jest, może być jedno z rozwiązań, które można tutaj zaproponować i to na pewno by powodowało to, że państwo mielibyście miejsce na to, żeby się spotkać, porozmawiać między sobą o sprawach chociażby tych,
o tych, co, co, co was bolą tutaj w danym rejonie. Nowe, nowe dzielnice powstające, prawda, więcej dają dzisiaj, no naprawdę są rządzone fajnie i pomysłowo, jak tutaj ta nasza stara dzielnica, która jest no sprzed wojny, już ludzie mieszkali, prawda, tyle lat. No niestety, no, no tak mówię, no, no dziadostwo, no jak to inaczej określić, to nic, nie, nic tu nie ma innego słowa. Zagospodarować tereny, gdzie są budowane bloki. Trudniej tam, gdzie domy jednorodzinne, ale to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Ja uważam, że jest to wykonalne i to trzeba zrobić. To trzeba znaleźć ten balans, ten złoty środek, który, powtarzam raz jeszcze, przede wszystkim zająć się tymi terenami miejskimi, które są najbardziej zaniedbane. Na to są środki z różnych źródeł. Są środki na rewitalizację miasta. Państwa dzielnica może podlegać rewitalizacji, w związku z tym można pozyskać te środki. Paweł mówi, my mamy przygotowanych ludzi do tego, żeby te środki unijne, obojętnie czy z takich, czy z innych źródeł pozyskiwać. Dziwi nas to, że obecne władze tych ludzi zwolniły z Urzędu Miasta i ta, powiedzmy, pozyskiwalność środków unijnych niezwykle spadła. Bo na przykład też Paweł o tym chyba mówił, był taki projekt, który się nazywał szumnie OZE. Odnawialne źródła energii. Z tego co wiem, tutaj z państwa dzielnicy część osób uczestniczy w tym. I tam były różne koleje. To co Paweł mówił, w pierwszej wersji ten projekt nie przeszedł weryfikacji. Dopiero Biała Samorządowa, jak zwróciła uwagę władzom miasta, że coś nie jest tak, to władze miasta złożyły odwołanie do marszałka województwa, marszałek zwiększył pulę i miasto Biała Podlaska dostała te pieniądze. Tylko jest pytanie. Dostaliśmy te pieniądze jako miasto na początku tego roku. A my mamy sygnały od mieszkańców, że jest wywieszona już lista beneficjentów tego programu, a nie podpisuje się umów. A wiecie państwo, dlaczego się nie podpisuje umów? Bo gdzieś się coś stało z pieniędzmi, które myśmy mieli jako miasto włożyć jako wkład własny. My nie wiemy, gdzie są te pieniądze. Znaczy ja się domyślam, gdzie one mogą być, bo one mogą być w tej puli pieniędzy znalezionych gdzieś na ulicy, w tych 14 milionach. To takie przesunięcia w budżecie następowały. I to jest według mnie granda, bo tak się nie powinno robić. Mówię, są priorytety, są rzeczy ważne i mówię, to mieszkańcy określają, co jest dla nich najważniejsze. A władza nie stoi nad mieszkańcami. My jesteśmy, każda władza, która jest wybierana w Polsce od jakiegoś czasu w sposób demokratyczny, wywodzi się z ludzi. I jest po to wybierana, żeby tym ludziom służyć. My nie chcemy się wynosić ponad kogokolwiek, my chcemy autentycznie służyć państwu. Bo my jesteśmy stąd, my tutaj mieszkamy, nigdzie nie chcemy uciekać, się wybierać. Nie wiem, czy macie państwo świadomość uchwały, jaka została wprowadzona na Mieszczańskim, mówię o całej dzielnicy. Mamy bardzo duże obwarowanie z tytułu tego, że żyjemy w strefie zagrożonej hałasem. Będziemy mieli duży problem z wywłaszczeniem, także tutaj mieszkańców potraktowało się naprawdę tragicznie. Tego nie ma i tego nie będzie, nie oszukujmy się. Od 20 lat się bijemy, przeżyliśmy wahapatoja, nie wiadomo jakie rzeczy. Jaki jest państwa pomysł na to? Bo zmiana uchwały do planu nie jest problemem, bo tak naprawdę możecie to zrobić państwo jako miasto. My nie mówimy o zmianie planu, on jest okej. Co z tym dalej? Musi pani mieć świadomość tego, że tu są wiele czynników. Po pierwsze, teren lotniska miasto, tereny po lotnisku wojskowym miasto otrzymało na takim patencie, czy na takiej zasadzie, że to ma być jednak lotnisko. Czyli my nie możemy jako miasto robić sobie co chcemy z tymi terenami. Ta funkcja lotniskowa, lotnicza musi być zachowana. Czy to będzie lotnisko, znaczy ja panie powiem szczerze, w 2007 roku też nie wierzyłem, że tutaj będą lądowały ciężkie samoloty i to będzie cargo port, tak jak to było to przedstawione przez następną spółkę, która tu przyjeżdżała. Ja uczestniczyłem w tych rozmowach i oni mi się od razu nie podobali i naprawdę takie przykre miałem doświadczenia z rozmów, bo kręcili od samego początku. Natomiast mówię, jest to obwarowanie mówiące o tym, że myśmy te tereny otrzymali po to, żeby była tu funkcja lotnicza. Czy to będzie funkcja lotnicza dla szybowców, dla małych awionetek, tego nie wiemy. Możliwe, że jeśli, a uważam, że to jest ten kierunek, jeśli byśmy uruchomili grunty, które można uruchomić pod działalność gospodarczą, pod posadowienie dobrych przedsięwzięć, które by dawały miejsca pracy, to może z czasem to lotnisko by ruszyło. Tylko wątpię, żeby było to ciężkie cargo, tylko raczej lotnisko takie uzupełniające dla Lublina, dla ewentualnie Białegostoku lub Warszawy, takie rezerwowe lotnisko.
można nad tym dyskutować, tylko no mówię, no to jest pytanie styk działalności samorządu z rządem, bo wtedy samorząd musiałby wystąpić do rządu o zmianę przeznaczenia tych terenów i wtedy można by było zmienić plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, żeby te utrudnienia, które mają mieszkańcy, znieść, zniwelować. To jest żmudna droga, ale to wymaga aktywności władz miasta. Jeśli taka będzie konieczność, potrzeba i nie będziemy widzieli możliwości autentycznego tutaj posadowienia lotniska, to trzeba natychmiast podjąć i mam nadzieję, że z mądrym rządem, wybranym przez nas zresztą, będzie łatwo nam rozmawiać i te sprawy załatwiać. Moim hasłem wyborczym jest: zasługujemy na piękne miasto, bo jestem przekonana, że w tej chwili już Biała jest piękna, ale ma ogromny potencjał. I ten potencjał jest w jej historii, w jej kulturze, w położeniu, w tym, że jesteśmy tacy różni, że pochodzimy też z różnych stron. I myślę, że to jest ogromny potencjał, który należałoby wykorzystać. Hasło naszego ugrupowania wyborczego, naszego komitetu wyborczego, to jest: budzimy społeczność. Dlatego chcemy Państwa też zachęcić do tego, żebyście zwracali uwagę na to, że rozbierają nam stare, piękne domy, te, które świadczą o przeszłości, o kulturze. A może ktoś znalazłby się, kto chciałby wyremontować, zagospodarować, zrobić tam jakieś lokale użyteczności społecznej. Oczywiście sądzę, że przyszłe władze miasta udzielą wszelkich ulg właśnie w takim prowadzeniu działalności remontowych. Ale możemy też zrobić rzeczy małe. Byłam teraz we Włodawie na Festiwalu Trzech Kultur. Piękna impreza gromadząca naprawdę ludzi, no tak jak widzicie Państwo, pół białej było. Do nas nikt nie przyjeżdża, jakoś nie potrafiliśmy przez lat 20 dopracować się takiej imprezy, żeby do nas przyjeżdżali ludzie z Siedlec, z Białegostoku, z Siemiaty, no ja nie mówię, że z Warszawy czy z Lublina, ale dlaczego nie. A to wszystko też nakręca społeczność. I tak się ludzie starają, żeby te miasta i były piękniejsze i właśnie tym jak gdyby małym kosztem, tutaj w tym przypadku Marka, na razie na początku, bo Marek kupił cebulki krokusów i wyobraźcie sobie Państwo, jak posadzicie te krokusy dzisiaj na Okulnej, jak pięknie ta Okulna będzie już na drugi rok na wiosnę wyglądać. I sami to Państwo zrobicie i sami sobie zrobicie tą swoją okolicę, że ona będzie jeszcze piękniejsza. To właśnie robiła Włodawa, a muszę Państwu powiedzieć, Szczecin to robi od wielu lat i w tej chwili naprawdę jest cudownie, bo oni już nawet miejsca na te krokusy nie mają i sadzą je przy drogach wjazdowych do Szczecina i na wiosnę jest przepięknie i kolorowo. I u Was na Okulnej tak będzie, ale myślę, że będą i chodniki, i dobre drogi, i że będziecie Państwo tutaj dobrze i wygodnie żyć, że w ogóle w Białej będziemy dobrze i wygodnie żyć.